nie rozumiem w królestwie słońca. Wszędzie to zdówki. Czy szukasz czegoś? Moi przyjaciele niedawno zaginęli. Poszli za stadem behemotów i nie wracają. Tylko wytrawni myśliwi polują na te maszyny. Dadzą sobie radę? To nie o nich się martwię. Potrzebujemy specjalnych kabli z behemotów, aby użyć armat. Jeśli zgubią to stado, Petra da mi popalić. Nie powinienem się zgadzać na zamianę. Na co się zgodziłeś? Ja i Belladża mieliśmy zdobyć kable behemotów z tego stada. Ale Jorglis i Belladża są sobie przeznaczeni. Jak młot i kowadło. Tylko tego nie rozumiem. Więc zgodziłem się z nimi zamienić, żeby... Wiesz, poszło trochę szybciej. Nie zastanawiała się czemu? To był jej pomysł. I chyba trochę przesadziła. Jak się będą dalej tak obściskiwać, to przegapią stado, a ja oberwę. Kiedy ich widziałeś? Zanim wyruszyli tutaj. A jak szli, to bez przerwy się kłócili. O co się spierali? O to, jak podejść stado. Jorglis świetnie strzela z łuku, ale zabłądziłby we własnym domu. A co ja narobiłem? Może wyjaśnij to Petrze. Jeśli sama chcesz jej to powiedzieć, proszę. Może wyżyje się na tobie i zmęczy, zanim zabierze się do mnie. Sam ruszyłbym ich poszukać, ale skoro Jorglis poszedł za mnie, muszę pełnić warty za niego. Mogłabym ich poszukać. Dokąd poszli? Szukali stada w pobliżu łuku na północnym zachodzie. Mam nadzieję, że się nie zgubili. Bez ich pomocy nie będziemy mogli strzelać z naszych dział. Jeśli przez to przegramy, sam rzucę się w ten ogień. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał. Zrobię, co się da. Muszę dowiedzieć się więcej o tych maszynach, żeby móc je zdominować. To nie kocioł. Doprowadziłem nas tutaj.
łaziliśmy w kółko całymi godzinami. Kłócący się myśli. Nie mogłem się skupić przy tej twojej papla. Ktoś nadchodzi. Wy jesteście Jor Gris i Belladża? Kejlów mnie po was wysłał. Tak? To Petra już wie, że zgubiliśmy stado. Nie, ja je zgubiłem. Wszystko jedno, kto. To może wyśledzę je dla was. Nie pozwolę na to. To był mój obowiązek, nie twój. Ani jego. Widzieliśmy 3 behemoty i całe statko krabołazów. W pojedynkę będzie trudno. Dużo łatwiej podkrada się bez... gadaniny? Kłócąc się chyba. Pójdę z tobą sama. Jor Gris może rzucać swe nieustające pytania na wiatr. Po co w ogóle zgodziłaś się na zamianę, skoro nie możesz znieść mojej obecności? Gdybyś nie... Dość! Jor Gris, Belladża chciała się zamienić, żeby spędzić z tobą trochę czasu. Co? A co więcej, Jor Gris sprowadził cię ze szlaku, aby móc porozmawiać z tobą. Serio? Wy sobie pogadacie, a ja zdobędę te kable. Gdzie było to stado? O, na tej grani. Weź proszę trochę strzał. Dzięki. Pewnie chcieli iść z biegiem rzeki. Teraz je słyszę.
Nie będę marnowała miejsca. To się nie zmarnuje. Nie sądzę, żebym potrzebowała tu wierzchowca. Już czas, żeby moja osada wybrała nową radę. Masz te kable behemotów, prawda? Wiedziałam, że dasz radę. Jorgris i Beladża powinni przyjść. W końcu. Czekaliśmy na ciebie, odkąd wrócili. Dobrze ci poszło. Teraz obściskują się w szopie. W końcu. Muszę robić zawartownika przez miesiąc, ale warto było. Dzięki. Nie ma za co. Widzę, że przeżyłaś ich kłótnie. Ledwo.
Powiedziałabym, że kłócą się, bo są młodzi, ale starzy nie bywają o wiele lepsi. Dzięki Aloy za wytrwanie z nimi.